Dzień dobry wszystkim, witamy bardzo serdecznie. analizy Live Robert Stanilowiczowa Bogusławski. Kłaniamy się nisko, nisko, nisko. nisko. 8.45, 20 lipca .20 2022. .20 .20 Mamy całą masę tematów, czekamy oczywiście na Wasze tematy, Wasze propozycje. Już parę osób z nami jest. Jeszcze poczekamy chwilę, zanim wystartujemy już tak na roboczo, czyli na początek small talk jakiś. Tak, Rafał? Taki mały, tak, no, tak. Mały. Się ja, za, 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 byś... Zacząłem z, zastanawiać, że w piątek będzie 22 lipca, kiedyś to było całkiem fajne święto. No to jest, ciągle musisz podkreślać, jak jesteśmy starzy, tak, ciągle, znaczy mówisz za siebie, ale tak, ja też pamiętam. Ja nie podkreślam. Nie. Zrobisz to, swoje, mimochodem. No ja pamiętam tam, jak dinozaury A propos, a propos, a propos, a propos wieku, jako, że starzy jesteśmy, to nikt nas nie, 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 nie oskarży o ageism, tak, bo o sobie mówimy. To tutaj z drugiej strony Mariusz do nas napisał. Dzień dobry, jakie są scenariusze do Włoch. Jestem zbyt młody, by pamiętać, co się działo, stało z Grecją. Mieszkam we Włoszech i zastanawiam się, co może się stać. Może będą jakieś okazje do. Zainwestowanie, jak sądzę, chodziło. O to. No, chociaż zainstalow... Jak rozumiem, to Mariusz już we Włoszech jest zainstalowany. To tak, a propos tego, że można. Słuchajcie, że są tacy ludzie, którzy byli są za młodzi, żeby pamiętać, co się stało z Grecją, a to stało się przed chwilą, z naszego punktu widzenia. Tak, parę lat temu, raptem. parę, no, parę lat temu. Parę, tak. Dobrze. A to powiemy o tym coś, prawda? Za, za no, jakiś powiemy, czas. Powiemy. No, powiemy, powiemy. Grecja jest nadal, jest, tak. Natomiast a co dekada praktycznie. Co we Włoszech no, będzie? Włos Ciepło Włochy, 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 nie będzie, Włóchy Włóchy mają będzie dekadę, pewnie będą miały drugą. Ale to, ale to potem, potem, Posłuchajcie, dzisiaj jest taki taki dzień dla nas szczególny, że teraz powiem coś, co te osoby strasznie pewnie zdeprymuje, że guzikami klika Magda. Tak? Czyli brawa dla Magdy. Jeszcze nic nie kliknęła poza startem, ale brawa dla Magdy. A więc trzymajcie kciuki. Ja te... Pokadanki starszych panów, tak? no, Widzisz, to wszystko przez tego Twojego 22 lipca. No to teraz już. Ale to ty kciuki... też zrobiłeś z tego aferę. Star... Proszę Państwa, teraz już naprawdę uczciwie startujemy. Bierzemy się do roboty. I nie będziemy marnować Waszego czasu ani zużywać daremnie słów. Czyli uwaga, Magda, startujemy teraz. No czyli się udało. To był pierwszy odpał Magnet, czyli Magna odpaliła Jinga. tak to miałem na myśli oczywiście. No i teraz kilka słów o rynkach od, z, ze strony Bogusławskiego, Rafała tutaj obecnego, czyli co, Stany i wzrosty w Stanach, tak? No wzrosty w Stanach, nazwać 3%, ponad 3%, 3,1% do góry. Jak oni mogli ci Amerykanie, przecież Bessa idzie i w ogóle recesja głęboka. I oczywiście tutaj te wzrosty mają znaczenie ze względu na to, że rynek jest bardzo źle pozycjonowany, ale o tym też za chwilę powiem, na wzrosty, czyli większość zarządzających, większość jest przekonana, że no może teraz jak będą jakieś wzrosty, to hossa głupców, czyli bir albo bear market i, czyli to się zaraz kończy. To jest wykres NASDAQa kontraktów terminowych, i, bo w, w, jest NASDAQ kompozytowy, natomiast częściej, częściej jednak ludzie, którzy inwestują w Stanach Zjednoczonych patrzą na y, kontrakty terminowe i to jest NASDAQ 100, Znaczy to jest odpowiednik NASDAQa 100. Mamy y, od czerwca, od połowy czerwca mieliśmy y, w zasadzie konsolidację, chociaż ten trend wzrostowy jest utrzymany, i wczoraj mieliśmy wybicie powyżej poziomów lokalnych szczytów z czerwca, z lipca. To, to nie znaczy, że tutaj rynek musi rosnąć już nieprzerwanie w najbliższym, w najbliższym czasie, natomiast oznacza, że wczoraj ze względu na to, co też działo się na świecie, co się działo z dolarem, bo tam była kolejna tura osłabienia dolara, więc od tygodnia mamy osłabienie. Notabene e, wtedy, kiedy u nas zaczęło się mówić o tym, jaki to złoty jest słaby, no to podobnie jak to było już w tym roku Wcześniej to mieliśmy takie niespodzianki, że potem się złoty umacniał o 10 groszy, do dolara nawet więcej. To z, w, przez chwilę się pojawiła wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych, jak widać na zielono. Konsekwencją tego Nasdaq. <śm> <śm> 3.11 do góry, nazwa kompozytowy, SP50276, Dougeons 243. Spółki technologiczne były grane. Już po sesji Netflix podał wyniki, one były na tyle dobre, że tam w, w handlu pozasesyjnym 8, ponad 8% rośnie Netflix. E natomiast cały czas wyniki, które się pojawiają, będą miały znaczenie. Czy znaczy rynek w tym tygodniu żyje wynikami w Stanach? Spółek e wygląda na to, że nie, nie przestraszył się na razie tych. Opublikowanych wyników. To, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych wczoraj, jeżeli chodzi o sesję na, na rynku amerykańskim, oczywiście rzutuje na, na sesję azjatycką. Tam większość rynków, prawie wszystkie rynki są na zielono, czyli wzrostowo. Zakładam, że również Europa będzie otwierała się na, na plus. Myślę, że nasz rynek też będzie otwierał się na plus. Wczoraj. Ze spadków przeszliśmy na wzrosty na Wigu 20, my myślę, że z 1% do góry, kgh trochę do góry. Azja, trochę Azji, yy, trochę Nikkei, Azji, tak, Nikkei, Nikkei bardzo, 267, tak. Yy. Bardzo silne wzrosty. Tutaj myślę, że w przypadku Nikkei, może na chwilę się bym zatrzymał Nikkei, to jest też ciekawa sytuacja, ponieważ jest szansa na to, że to, co w tej, na, przez dłuższy czas rynek ignorował, czyli to silne osłabienie jena, przede wszystkim do dolara, ale jen generalnie jest słaby, to jest jednak coś, co w przypadku gospodarki japońskiej, to jest taki impuls, który, który da tam ożywienie. To znaczy, to jest akurat... Łatwiej będzie Japończykom, Japonii, łatwiej będzie skorzystać na słabym jenie niż w strefie euro na słabym euro. Przynajmniej w obecnej sytuacji. Za pół roku może być trochę inaczej. Więc Nikkei po przecenie silnej, znaczy podobnie jak rynki światowe akcyjne, większość rynków miała silną przecenę w pierwszej połowie tego roku. W tej chwili wydaje się, że jest szansa na to, że tam to, to nie będzie taki tylko wyskok na, na kilka sesji. Może się zmienić trend. Podkreślam, może się zmienić trend, bo tam jeszcze jest dużo ryzyk, które w ogóle w gospodarce japońskiej są obecne. Natomiast słaby jen mm, słaby w przypadku Japonii to jest. Bardzo dobra informacja z punktu widzenia profilu tej gospodarki, to jest gospodarka oparta na eksporcie w dużym stopniu. Więc to też warto brać pod uwagę, jak mówimy o rynkach azjatyckich, tam też nie będzie tak, że wszystkie rynki będą, nawet jak będzie poprawa koniunktury, że wszystkie rynki będą rosły tak samo. Będzie zróżnicowanie. Zakładam też, że koreański rynek ma szansę, jakby się okazało, że jednak te wszystkie zagrożenia dla spółek technologicznych, o których wiemy przede wszystkim w kontekście Stanów Zjednoczonych, jak one się nie zmaterializują do końca. Zakładam, że tak będzie, że, że będzie trochę łagodniejsze hamowanie gospodarki niż większość zakłada. To również koreański rynek, czyli koski indeks będzie mógł rosnąć. Generalnie rynki azjatyckie wtedy też mają szansę na poprawę sytuacji, jeżeli chodzi o drugą połowę roku. I to są rynki azjatyckie. Dzisiaj pewnie w, w związku z tym, że to się przeniesie na rynki europejskie, WIG 20 zakładam do góry, większość rynków europejskich też do góry, przynajmniej w europejskiej części sesji. Mieć odreagowuje spadki, więc KGHM pewnie też będzie dzisiaj wzrostowo. Oczywiście tam cena KGHM to jest 105 zł, tak? No to w porównaniu do szczytów i do tego, czego się spodziewałem wcześniej, jeszcze w ubiegłym roku, kiedy kiedy większość spółek wydobywczych, wydobywających miedź rosła, no to, to tutaj zachowanie KGHM jest rozczarowujące i nadal do końca nie wydaje mi się, że inwestycja w Chile jest jedynym wytłumaczeniem tej słabości KGHM-u. Muszą być jakieś jeszcze inne powody. Więc to są rynki akcyjne. To wróćmy może troszeczkę do Stanów. Powiem dwa słowa o naszym tytule. Gdy zawodowcy wolą gotówkę, to chodzi o rezygnację wśród, która, którą widać w ankiecie przeprowadzonej przez Bank of America wśród zarządzających dużymi pieniędzmi, ale to o tym za chwilę. Bo teraz fajny wykres z Jardeniego przygotowałeś, czy zaproponowałeś, żeby się pojawił. Czyli S&P 500 i wyniki i różne estymacje, tak? Dlatego dla wyników S&P 500. Tak Za zawiaski. zawijaski. właśnie, tak. I co z tych zawijasków wynika? Ja obserwuję przede wszystkim Factset i Jardeniego. To są, to są dwa źródła informacji, jeżeli chodzi o y, prognozy zysków. I to są zyski, y, operacyjne zyski dla spółek S&P 500. Y, y, czerwona linia to są te rzeczywiste Rzeczywisty zysk operacyjny przypadający na akcję, tak? wyobrażoną akcję dla, dla indeksu, a niebieskie linie to one pokazują, jakie były prognozy w kolejnych latach. I najczęściej, znaczy zaczynamy mniej więcej dwa lata wcześniej. Jeżeli chodzi o prognozę zysku, czyli już są prognozy na, na 2023 ale prognozy na 2022, one cały czas, tutaj jak popatrzymy na tą prawą część wykresu, one cały czas rosną, to znaczy w zeszłym roku były gorsze oczekiwania, jeżeli chodzi o zyski operacyjne niż są teraz. Ostatnie tygodnie to jest lekka korekta, jeżeli chodzi o te oczekiwania w dół, może już nawet ostatnie dwa miesiące. To jest korekta w dół, jeżeli chodzi o to oczekiwanie. Jardeni też obniżył trochę prognozy, ale nadal to jest wzrost. Co ciekawe, nadal też oczekiwania, że w 2023 roku wyniki się poprawią, są bardzo silne. Oczywiście to jest z jednej strony to jest informacja korzystna, z drugiej strony to jest ryzyko. Bo też niektórzy zarządzający analitycy mówią, że dopiero jak rynek zrozumie, jak trudna sytuacja jest w gospodarce i spółki zaczną korygować w dół prognozy, to dopiero tutaj pojawią się korekty, jeżeli chodzi o prognozy zysków, i dopiero wtedy będzie wyprzedaż. Ja zakładam, że ta korekta nastąpi. Tempo wzrostu zysków pewnie w drugiej połowie tego roku i na początku przyszłego roku będzie trochę słabsze, więc jakieś korekty w dół, jeżeli chodzi o prognozy wzrostu zysków, będą. Natomiast nie sądzę, żeby to było głębokie załamanie, tak jak było w 2020 roku, czy tak jak było w 2009, 2008, kiedy mieliśmy wielką recesję. Tutaj będzie to myślę, że będzie porównywalne do tego, co się działo w 2020. 16. chociaż bardziej to bym zakładał, że to w 2014, czyli trochę, trochę tego optymizmu wyparuje, ale to nie oznacza, że spółki amerykańskie nie będą w stanie No właśnie jaki jest wyniki. tego wniosek, co pokazujesz? Że nadal, jeżeli patrzymy na najbliższe 12 miesięcy, powiedzmy, w takim perspektywie, przyszły rok, tak, ale to analitycy koncentrują się przede wszystkim na na tych tendencjach, które są obecnie, to nadal te spółki amerykańskie mają całkiem niezłe perspektywy. To znaczy, analitycy, którzy, którzy oceniają, jak, jakie są perspektywy wzrostu zysków, nadal widzą, że całkiem całkiem, w którym wzrosną. Może nie o 10%, tak jak to było prognozowane, że w tym roku będzie o 8%, tak, w przyszłym roku będzie o 10%. Mniej więcej na tych poziomach były prognozy, jeżeli chodzi o wzrost operacyjnego, że będą niższe te wzrosty, powiedzmy o 5%, 5%, tak w tym roku, może 4%. Natomiast nie będzie gwałtownego spadku zysków. Jeżeli ten scenariusz by się realizował, to scenariusz hosy na rynku amerykańskim, kontynuowania Hossy już już w drugiej połowie tego roku jest. Według mnie całkiem prawdopodobnie. Tutaj szybki tomalo napisał. Obecnie mamy Bear Market Rally, really, jak sobie wczoraj żartowaliśmy. Beer Market Rally, czyli taką trochę pułapkę. No właśnie, to, to co przeważy, znaczy, co zwycięży. Ja bym zwrócił uwagę tylko na to, że jeżeli e, założenie jest takie, że jeżeli mamy takie e, hostce głupców, czyli te, te korekty w trendzie spadkowym, które kończą się potęgą autotwórną sprzedażą to większość jest przekonana, że to jest początek nowej hossy. W tej chwili większość jest przekonana i praktycznie wszyscy, nawet tutaj wczoraj o tym rozmawialiśmy i w zeszłym tygodniu o tym mówiłem, że analitycy z strategii z, z, z dużych banków inwestycyjnych europejskich też są przekonani, że to jest tylko O, słuchaj, dławicie coś, dławicie internet. O, tak, dobrze, strategowie z wielkich banków inwestycyjnych są przekonani, że to jest i wszyscy, prawie wszyscy, to jest po prostu tylko tak. Rafale, drogi, słuchaj, z, musisz zrestartować swój internet. Przepraszamy wszystkich, którzy nas słuchają, przede wszystkim, bo jeszcze jak ktoś ogląda, to przynajmniej ma na czym wzrok zawiesić, bo znaczy mam na myśli wykres, który teraz pokazujemy z Jardyniego. Ale ja teraz w takim razie zaproszę Was na webinar, który się odbędzie jeszcze dzisiaj, już dzisiaj o godzinie 10, też będzie poświęcony akcjom, bo to będzie fundusz. Z fundusz akcyjny, największy fundusz akcyjny, tak po prostu dostępny w Polsce, fundusz otwarty PKO Technologii i Innowacji Globalny. Arkadiusz Bebel będzie z nami już o 10 dzisiaj już o 10, czyli rzeczywiście bardzo niedługo. Więc zachęcam do tego, żeby się zarejestrować. Nawet jeżeli jesteście dzisiaj bardzo, bardzo zajęci, to zarejestrować się i zajrzeć chociaż na chwilę, zostawić pytanie, a potem obejrzeć sobie ten webinar na, na naszym kanale, ale na kanale YouTube, YouTube'owym kanale Kup Funduszu, Platformy Inwestycyjnej Kup Fundusz. Więc proszę bardzo, PKO Technologii i Innowacji globalne. Ciekawe o tyle, że to nie jest tylko sama Ameryka, jest też trochę Europy w tym portfelu i w tej strategii inwestycyjnej. No i też pytanie właśnie, jakie perspektywy dla tych rynków, jakie perspektywy dla technologii, ale też jakie perspektywy geograficznie. Co na ten temat sądzi Arkadiusz Bebel i jak będzie sterował tym swoim wielkim krążownikiem inwestycyjnym, no bo jak na nasze warunki, to rzeczywiście jest to potężny statek, okręt, czyli 2 miliardy 300 milionów złotych na koniec czerwca, tyle było w aktywach godzina dziesiąta, link w komentarzach już jest i na Facebooku i na YouTubie, więc proszę korzystać, proszę się rejestrować teraz nawet, spróbujcie kliknąć teraz, tam jeszcze Rafał grzebie trochę w swoich, w swojej maszynowni, więc za chwilę zobaczę jak będzie wracał i znów mam nadzieję będziemy mogli rozmawiać o tym co dzieje się w inwestycjach na rynkach i na przykład właśnie o tym co kryje się za tytułem, gdy zawodowcy wolą gotówkę Ankieta BOFY, czyli Bank of America, która pokazuje, że zarządzający są no, w takim nastroju dość rezygnacyjnym, w swojej rezygnacji. Czy ten nastrój podziela nasz dzisiejszy gość webinarowy? No, ciekawe. No, trochę nie może, bo ma taką, a nie inwestycyjną i nie może siedzieć na gotówce wyłącznie. Czyli zapraszamy. Zapraszamy o godzinie. 10 Dzisiaj Arkadiusz Bebel, PKO Technologii i Innowacji Globalne, webinar organizowany przez Platformę Inwestycyjną KupFundusz, Cykl się nazywa Prosto Fundusz, a potem te webinary lądują na kanale YouTube'owym kupfundusz.pl i tam to wszystko sobie można zobaczyć. A ja zobaczę teraz, co tam Rafała słychać. Halo, halo, halo. No, może trochę będzie lepiej. Może, dobrze. No dobrze, pamiętasz, gdzie przerwaliśmy? O, o Stanach i o tym, że tam mhm. ja zakładam, że to, co strategzy mówią o tym, że to będzie taka hostca głupców i po prostu krótkoterminowe wzrosty, to ym, może mają rację. Znaczy, to w tej chwili nie, nie jestem w stanie tak zdecydowanie stwierdzić, że nie, nie, na pewno mają, nie mają racji, bo być może faktycznie ja się mylę, gospodarka amerykańska będzie miała większe problemy. Będzie kolejna fala za chwilę mocowania dolara i wydarzy się jeszcze parę innych rzeczy. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na czynnik psychologiczny, czyli to, co się dzieje. W momencie, kiedy zaczynają się wzrosty, tak jak teraz mamy to wybicie w zasadzie z tej konsolidacji w górę, oczywiście to może zostać zanegowane na najbliższych dniach i będą spadki, a tutaj już widzę WIG 20 zdążył wzrosnąć ponad 1%, pewnie KGHM pomaga. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, jak popatrzymy na, na to, co się będzie działo teraz, to biorąc pod uwagę spozycjonowanie większości inwestorów, to ok, okej, na razie tam te 3% to nie robi dużego wrażenia. Następne 3%. To też nie robi wrażenia. Natomiast jak okaże się, że rynek wzrośnie powiedzmy jeszcze 5-6% i nie będzie chciał spadać, to wszyscy ci inwestorzy, którzy będą będą mieli z... znaczy mają tą złą pozycję, czyli grają na spadki będą coraz bardziej nerwowo się zachowywali. Wtedy może się okazać, że jest short squeeze, czyli mamy wzrosty rynku, które, które trwają znacznie dłużej niż w większości się wydaje i w pewnym momencie może się okazać, że nawet dane fundamentalne nie będą już inwestorów tak straszyły. Tutaj Robert pokazuje, tak jak wygląda nastawienie inwestorów indywidualnych. Nastawienia, przepraszam, to Magda nas pokazuje. Nastawienie inwestorów indywidualnych to jest poprzedniego tygodnia. Zakładam, że w tym tygodniu, to w czwartek będzie publikowane, może się trochę poprawić ten sentyment. Natomiast generalnie tutaj dużo większe znaczenie ma. To, co robią duzi inwestorzy. No i w sensie, właśnie, i teraz to, przechodzimy do tego te, te, tematu tytułowego, czyli gdy zawodowcy wolą gotówkę, yy, czyli zarządzający siedzą na gotówce według raportu Bank Ameryka yy, są. Yy, skapitulowali, 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 tak? Za chwilę. Tak, znaczy, to, jest, to jest niesamowite, znaczy, to jest w ogóle ankieta, którą robią w, tam 200 kilkudziesięciu zarządzających, czasami to. Jest o, yy, Czasami to są ludzie, którzy zarządzają 800 miliardami dolarów, czasami bilionem. No nie, nie jest to, nie zawsze tych samych ankietują, znaczy nie wszystkich tych samych, ale to, to, jest, to jest dużo pieniędzy i, i wystarczająco dużo ludzi, żeby dało pewien pogląd na to, jak są spozycjonowani. I to, co jest niesamowite, to jest to właśnie, że pesymizm wśród tych inwestorów to jest w ogóle tak na tych poziomach, jak byliśmy w czasie wielkiego, rozwiniętego już wielkiego kryzysu finansowego, jak byliśmy w 2020 roku. I poziom gotówki też jest porównywalny do tych okresów wielkiej paniki, wielkiej wyprzedaży. Przekonanie o tym, że czeka nas recesja jest powszechne. To znaczy, bardzo niewielu ludzi jest przekonanych, że Stany Zjednoczone unikną recesji. To dotyczy przede wszystkim rynku amerykańskiego, ta ankiet, ale oczywiście tamtą też pytania o, o, o rynki globalne. I to jest coś, co historycznie, jak popatrzymy na zachowanie indeksów akcyjnych w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle na świecie w kolejnych 12 miesiącach, to są sygnały, że raczej Prawdopodobieństwo takiej recesji, jaką mieliśmy na przykład w 2009 roku, jest bardzo niewielkie. To jest właśnie to jest pytanie o to, czy chcieliby wziąć większe ryzyko niż, niż zazwyczaj, niż normalnie. I tutaj w październiku 2008 byli bardziej skłonni ryzykować, znaczy więcej było osób skłonnych ryzykować niż obecnie. To są, to są informacje, oczywiście to nie jest wystarczające do tego, żeby stwierdzić, że bessy nie będzie, albo że spadki się skończyły. Natomiast ja ostatnio zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch lat, wpłynęło z punktu widzenia psychologii. Mieliśmy w 2020 rok panikę, totalną panikę w marcu. Potem mieliśmy niespodziankę w postaci tego, że jednak gospodarka światowa zachowała się lepiej niż większość oczekiwała. Są oczywiście wyjątki, niektóre kraje mocno ucierpiały. Natomiast mieliśmy pozytywne zaskoczenie. I w dodatku, gospodarka została rozpędzona trochę sztucznie poprzez zbyt duży impuls fiskalny. Teraz cofamy się z tego impulsu fiskalnego, ale ze względu na to, że w 2021 było zdecydowanie lepiej, to teraz ludzie to odbierają, że to jest w ogóle katastrofa. Ludzie patrzą na to, co się dzieje i inwestorzy, i, i konsumenci, co się dzieje w gospodarce, i to w ogóle jest katastrofa, bo jeszcze mamy w dodatku inflację, której w większości krajów nie było od 30 lat, co najmniej w Polsce było trochę wcześniej. I to sprawia, że tutaj, jak pytają tych zarządzających o to, jak prawdopodobna jest recesja, no to już jesteśmy gdzieś na poziomach tam 30% mniej więcej, którzy twierdzą, że na pewno będzie recesja. Wyżej było tylko w marcu 2009, ale to już wszyscy wiedzieli, że recesja będzie, i w kwietniu 2020 też wiedzieli, że recesja będzie. To są rzeczy, które, które warto brać pod uwagę, kiedy oceniamy obecną sytuację, a obecna sytuacja, i praktycznie tutaj dane od Jardeniego, czy w ogóle dane, które napływają z gospodarki amerykańskiej, nie pokazują tego cały czas, że tam za chwilę będzie recesja. Jest spowolnienie gospodarki, być może będzie tak, że dwa kwartały będzie, będzie faktycznie spadek PKB, natomiast patrząc i na poziom inwestycji, patrząc na to, jak wygląda rynek pracy, jak wyglądają też, jak wygląda prawdopodobieństwo tego, że firmy amerykańskie będą w stanie sprzedawać swoje produkty na rynkach światowych, to mimo wszystko, Biorąc wszystkie te za i przeciw, wydaje mi się, że rynek jest zdecydowanie zbyt pesymistyczny, oceniając perspektywy tego, co się wydarzy w najbliższych 12 miesiącach w Stanach Zjednoczonych. I ten raport pokazuje, i tutaj jest tytuł, mówi o tym, że jest kapitulacja. I praktycznie to jest już poziom, naprawdę są takie poziomy, które pojawiały się, jeżeli chodzi o nastawienie inwestorów, kiedy pojawiały się w momentach zwrotnych na rynkach, w momencie, kiedy większość była przekonana, że perspektyw nie ma żadnych. Ja przypomnę, że w 2009 roku, w lutym, pojawił się list akcjonariuszy Berkshire Hathaway, czyli Warren Buffett, który napisał, że on nie widzi żadnych perspektyw, żeby w najbliższym czasie amerykańska gospodarka podźwignęła się z tego kryzysu, ale w związku z tym, że wierzy w spółki, które ma w portfelu, to nie będzie ich sprzedawał. Jest miliarderem, więc łatwo mu to zrobić. Natomiast nawet on był przekonany, że gospodarka się nie podniesie. a Ona już się podniosła. Rok później to praktycznie Stany Zjednoczone już były na ścieżce wzrostowej. To jest kolejny wykres, który mówi o, o tym, jakie, jaki. Jakie zakłady inwestycyjne są najbardziej popularne? Te ciemniejszy, ciemniejszy kolor granatowy to jest lipiec w porównaniu do czerwca, czyli co miesiąc jest ankieta i w czerwcu najbardziej zatłoczone takie trejdy, najbardziej zatłoczone zakłady to był, w czerwcu to było przede wszystkim commodities, tak? czyli, czyli gramy na dalsze wzrosty cen surowców. Okazało się, że to była katastrofa. Znaczy, kto w czerwcu wchodził w surowce, no to liczy straty, natomiast w tej chwili long dollar, czyli długie pozycje na dolarze. I jak patrzyłem tydzień temu, mówiłem o tym, że jak w naszym świecie internetowym, ale również w mediach zaczyna się pojawiać panika na temat tego jak złoty fundamentalnie jest słaby i w ogóle co ten rząd zrobił i tak dalej że teraz będziemy mieli złotego który będzie w ogóle za chwilę pewnie po 6 zł dolar tak po 10 albo więcej bo w ogóle koniec świata to powtórka z rozrywki mieliśmy to samo kilka miesięcy wcześniej i to są momenty kiedy większość zauważa osłabienie waluty i próbują tak przekonywać że to są działania polityczne rządu ja mówiłem miesiąc temu, że, tydzień temu, że to jest tylko część prawdy, znaczy te działania, które, które podejmuje polski rząd w dłuższej perspektywie osłabią złote, znaczy będą osłabiały złotego, natomiast e, większość walut traciła do dolara, bo umacniał się dolar i nastąpił zwrot, pretekstem jest to, że Europejski Bank Centralny Reuters podał dwa dni temu informację o tym, że mm, ECB przewiduje, że podwyższa o 50 punktów bazowych na jutrzejszym posiedzeniu stopy na 25, że są takie głosy. To nie jest sprawdzona informacja, więc nie wiem, jak teraz Europejski Bank Centralny z tego wybrnie. Natomiast pretekstem do osłabienia dolara była ta informacja, czyli umocniło się euro, momentalnie umocnił się złoty i umocnił się nie tylko do, do, do dolara, ale umocnił się również do euro. To jest wykres euro-złoty. I mieliśmy 4,85, jesteśmy tam troszkę powyżej 4,75, to pokazuje, że jeżeli następuje zmiana postrzegania też ryzyka, mamy risk on przynajmniej już od kilku dni, to wtedy momentalnie złoto się umacnia i wtedy wszyscy zapominają o tym, że tam są ryzyka takie, że polski rząd będzie wydało za dużo pieniędzy, żeby stymulować gospodarkę, bo będą kolejne tarcze i tak dalej, tak dalej. To ma znaczenie, to ma znaczenie w trochę dłuższej perspektywie, to znaczy relatywna siła złotego pewnie nie będzie zbyt duża, ale w momencie, jak mamy zwrot nastawienia na rynkach światowych, czyli osłabienie dolara i Risko, to złoty momentalnie zyskuje. I to są te krótkoterminowe takie ruchy, czy nawet kilkumiesięczne ruchy, to największe znaczenie ma to, gdzie przepływa globalny kapitał. W perspektywie powiedzmy dwóch lat, to czy polski rząd wyda te 150 miliardów dodatkowo, żeby podtrzymać konsumpcję, czy może 200 miliardów, będzie miało znaczenie i dla inflacji w Polsce, i dla kursu złotego, i dla poziomu stóp procentowych, i dla rentowności obligacji. Ale jeżeli patrzymy na te okresy kilku, kilkumiesięczne, czy powiedzmy, nie wiem, 6 tygodni, 8 tygodni, to większe znaczenie mają przepływy kapitałów. I to, to co się dzieje w, w teraz, to jest reakcja na to, co się dzieje na rynkach światowych, czyli mamy um, ucieczkę od dolara, znaczy może nie ucieczkę, po prostu inwestorzy zaczęli. E, podejmować ryzyko, troszkę większe niż wcześniej i zwrócę uwagę jeszcze na to, co pokazywał te, te, ta sonda wśród zarządzających. Obecnie w lipcu najbardziej popularnym zakładem był Long Dollar, czyli długa pozycja na dolarze. To są, to są sygnały, ja czekam na to co miesiąc, co, co oni tam pokażą. To nie zawsze jest tak, że oczywiście tutaj można zagrać przeciwko większości zarządzających i już będzie sukces. Musi być kilka warunków spełnionych, tutaj akurat były, to znaczy ja o tym mówiłem od miesiąca, że mm, jeżeli chodzi o dolara, to bardzo dużo czynników, które wzmacniały dolara zostało zdyskontowanych, więc zobaczymy teraz, jak zareaguje rynek w momencie, kiedy okaże się że na przykład Europejski Bank Centralny jednak zarówność 100%, a ze względu na to, że inflacja w Stanach Zjednoczonych osiągnęła swój szczyt, Będą niespodzianki według mnie ze strony Fedu, czyli tam będzie trochę bardziej gołębi komunikat. Znowu mamy potwierdzenie, że tutaj ta, to nastawienie inwestorów, i to są zawodowcy, że nastawienie tych inwestorów to jest też część tłumu. Jeżeli wszyscy są przekonani, że dolar może się umacniać, ja nie twierdzę znowu, że dolar nie będzie się umacniał w perspektywie następnych powiedzmy 12 miesięcy. Natomiast te kilka tygodni czy dwa miesiące osłabienia dolara, to jest wystarczające, żebyśmy. Na tyle zmienili warunki gry, że wcale nie musi to być na akcjach hosta głupców. Może się okazać, że to jest zmiana tendencji, która będzie za dwa miesiące wspierana przez to, że Fed będzie bardzo I... gołębi i będzie wspierał gospodarkę. I... I o tym też dyskutujecie w komentarzach i w ramach tego akurat wątku, Piotr, chyba w ramach tego wątku w tej dyskusji, która toczy się. I na YouTubie, na Topchacie, i na Facebooku. Tutaj na Facebooku Piotr napisał, jednak na Wix nie widać negatywnego pozycjonowania. To jednak to nie jest do tego, co mówił Rafał, tylko do tego, co pisały inne osoby. Na Wix nie widać negatywnego pozycjonowania, raczej jest neutralnie i to od długiego czasu. Znaczy, Ma to jakieś to znaczenie pytanie, dla Twojej koleżanki? To... Znaczy to nie jest tak, że to jest neutralnie, bo ten poziom zmienności prognozowany, bo VIX jest prognozowany poziomem zmienności, utrzymuje się do, po, znacznie powyżej poziomów, które były mm. charakterystyczne na przykład dla tego, co było 2019 roku, czyli VIX uwzględnia to, zresztą wyceny opcji też uwzględniają to, że zmienność spodziewamy się, że będzie większa. To oznacza... Że rynek jest spozycjonowany jednak na to, że będzie, yy, będą spadki. Bo jeżeli rynek byłby spozycjonowany na to, że będą wzrosty, to VIX byłby na poziomie 20-22 może, to to jest taki poziom, przy którym by się utrzymywał. Natomiast ze względu na to, jak, na jakich poziomach się utrzymuje, jak, to trzeba by rozebrać opcję, tak i spojrzeć mhm. na to, jak i, jaka, jaka część ceny opcji to jest zmienność. Yy, yy, bo to, to już wchodzimy w matematykę. Okay, lecimy na, dalej. Na, na natomiast generalnie ja uważam, że nie jest skrajnie spozycjonowany na na spadki, natomiast, natomiast uwzględnia scenariusz raczej spadkowy niż wzrostowy. Spora podwyżka stuprocentowych się oczekuje w strefie euro, 50 punktów bazowych. Czy tak, jak sądzisz, i jakie to będzie miało skutki dla rynku? Jeżeli będzie tak, to, to chyba żadnej rewolucji, bo już euro się trochę umocniło pod ten scenariusz, bo takie są oczekiwania, że to będzie 50 punktów bazowych. No i to jest, to jest coś, co jutro, jak będzie, zwłaszcza jak będzie konferencja, bo oczywiście sama decyzja jest ważna, ale konferencja Christine gard, będzie bardzo ważna, są w trudnej sytuacji, bo rynek już wycenił 50 punktów bazowych, znaczy zaczął wyceniać, tak? to, to, to nie jest do końca tak. Patrzyłem też na, na to, jak tam się zachowują, jak się zachowuje rynek, no to bardziej... Uwzględnia to, że jest taki scenariusz możliwy, czyli jest spora niepewność. Jeżeli zrobią te 50 punktów bazowych, to jest jeszcze pewien dodatkowy impuls, żeby euro się trochę umocniło, ale tu ostrzegam wszystkich tych, którzy by zakładali, że to 50 punktów bazowych, euro już się umacnia i w ogóle dolar za chwilę będzie się osłabiał, ze względu na to, że już rynek zaczął to dyskontować. Będzie nerwowo. Natomiast problem jest taki, że Europejski Bank Centralny ma duży kłopot z włoskimi obligacjami i nadal nie do końca wiadomo, jak oni chcą z tego wybrnąć. I, I tutaj dwie siły będą działały w ramach Europejskiego Banku Centralnego. Jedni będą chcieli, żeby jednak pokazać, że walczą z inflacją. Ta inflacja nadal jest wysoka w strefie euro, a drudzy będą mówili, że spokojnie, stopniowo, bo być może okaże się, że gospodarka słabnie. mamy Za chwilę będziemy mieli kryzys energetyczny w Europie, więc tutaj to osłabienie gospodarki będzie znaczne, więc może nie szalimy z podwyżką stóp procentowych. Nie wiem, co zrobią. Ja, ja uważam, że lepszym ruchem byłoby 50 punktów bazowych w tej chwili i to by raczej. Poza zmiennością, która będzie w czwartek i pewnie jeszcze w piątek, to by jednak według mnie trochę uspokoiło też rynek walutowy, czyli tutaj niekoniecznie musiała być ta tendencja umacniania euro kontynuowana, ale też pewnie nie byłoby jakiegoś odreagowania, czyli nie zacząłby się ponownie umacniać dolar. Zakładam, że w tej chwili jest bardziej prawdopodobne 50 punktów bazowych w górę. Jak będzie 25, to niestety szybko możemy mieć spadek euro-dolara, czyli ucieczkę od euro. No, to właśnie tutaj Magda pokazuje nam teraz co? Euro, dolar. Tak, jesteśmy powyżej poziomu 1,02 i no, ze względu na to, że rynek już zaczął dyskontować tą podwyżkę stóp to teraz, jakby było tylko 25 punktów bazowych, to możemy za chwilę testować ponownie parytet, czyli poziom 1,0. Mhm. Natomiast, natomiast, jak będzie 50 punktów bazowych, to też nie oznacza, że od razu pójdziemy na 1,05, ale jest szansa wtedy, że. Rynek zacznie brać pod uwagę to, że Fed nie musi walczyć tak mocno z inflacją, bo wcześniej już są, pojawiły się sygnały, że w Stanach Zjednoczonych ta inflacja będzie trochę słabsza. Ale wszak inflacja w strefie euro spada, to znaczy dokładnie w Niemczech. Inflacja <gry> producentów, PPI, tylko 32,7%, a było no tak, 36%. A miało być 33,9, więc pierwszy sukces od dwóch lat, pierwszy spadek, bo tutaj cały czas mieliśmy tendencję rosnącą. To pokazuje, jak duży problem jest, jeżeli chodzi o ceny producentów w Europie. Dzisiaj też będzie z Polski inflacja, prognozy są, że producentów inflacja, także 25% rok do roku rośnie. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że jak popatrzymy na te ostatnie trzy miesiące, to już ta dy dynamika miesięczna, Przyrostu inflacji nie jest tak, nie wygląda tak dramatycznie, jak wyglądała jeszcze tam kilka miesięcy temu. I to oczywiście to jest bardzo sytuacja, natomiast jeżeli te czynniki, które działają w tej chwili na świecie, czyli po się łańcuchy dostaw, spadają z tu, sytuacje, w której. I wiemy, słuchaj, Rafale, doma... nie wiem, jak ja akurat słyszę, że jakieś problemy z internetem znów się pojawiły, chyba u Ciebie. Więc hmm. chyba będziemy zmierzać do końca, bo nie można tak męczyć naszych fantastycznych widzów, słuchaczy, internautów. Spróbuję jeszcze dokończyć tę myśl. Tutaj najszybciej presję i fascyjnym. No cóż, najbliższym... no cóż pytanie, słuchaj, podejmuję decyzję tak, tak prawem. <słuchaj> prawem swojego swoim prowadzącego, że kończymy na dzisiaj. Drodzy Państwo, bo tutaj internetowe problemy się jakieś pojawiły. Zdarza się, łączymy się, to jest wszystko na żywo. Mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Jeszcze mieliśmy w planach rozmowę o tym, że. Będzie, że, beń, że, że mało obligacji amerykańskich, najmniej od 12 lat amerykańskich obligacji jest w rękach chińskich. Zaledwie, zaledwie bilion dolarów, co akurat Rafała trochę niepokoi, o co chodzi, dlaczego tak jest, ale do tego wrócimy w najbliższym czasie. Chcę Was jeszcze raz zaprosić gorąco na webinar, który będzie już o 10, czyli za 40 minut pod tym linkiem, który jest w komentarzach, i teraz jeszcze raz leci do komentarza taki link, proszę bardzo. A nie, nie poleci. Nie, a może poleci? Zaraz, zaraz poleci. Zaraz poleci ten link w komentarzach. Jest w każdym razie niedaleko. Nie musicie długo szukać, długo się cofać. Tutaj, dzisiaj 20 lipca, godzina 10:00, prosto Fundusz PKO Technologii i Innowacji Globalne I Arkadiusz Bebel będzie naszym gościem, zarządzający tym funduszem. Proszę bardzo, tutaj możecie już zobaczyć, jak to wygląda, i zapraszamy o godzinie 10.00 Arkadiusz Bebel, doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finanse, absolwent SGH, w rozprawie doktorskiej analizował determinanty stóp zwrotu z lewarowanych funduszy ETF, poza tym doradca inwestycyjny i już z, 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 także CFA. I fundusz bardzo duży, największy fundusz akcji dostępny na polskim rynku. Tak, po prostu dostępny z marszu, dzisiaj o godzinie 10. To już za chwilę. I proszę Państwa, drodzy, teraz parę słów na temat ramówki na najbliższe dni, bo pewne zmiany nadchodzą w tych najbliższych dniach, dlatego że jakoś tam wakacje i nas dopadły. Z, z, więc będzie troszeczkę rzadziej, będzie, będzie nas trochę mniej w tych najbliższych dniach, ale Rafał Bogusławski będzie do was wracał. E, czyli tak? O ile dobrze pamiętam, to planowany jest live w piątek, najbliższy, bo jutro jest czwartek, jest EBC, jutro nie będzie live'a. E, Rafał e, pojawi się u was w czwartek, e, w piątek, w piątek, w ten najbliższy piątek, a potem to będzie, no właśnie, jak to będzie potem? Jak to będzie potem? Może ktoś mi podpowie, to będzie tak. Piątek, wtorek, czwartek. O, już wiem. Piątek, wtorek, czwartek. Nawet wkleję tutaj do komentarza, żebyście też widzieli urlopy, tam od razu urlopy, takie słowo jakieś straszne Proszę bardzo analizy live, ramówka do końca lipca piątek, wtorek, czwartek, to już bez dat następny, najbliższy piątek, potem wtorek i czwartek o 8.45 zapraszamy, Rafał będzie do Was wracał, o tutaj brawo Pani Magdo za klikanie rozumiem, tak, ktoś był z nami przez cały ten czas, a więc teraz jeszcze rzeczywiście dla Magdy za te klikania tak, a, aplauz nowy aplauz ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście z nami w tak licznym gronie i widzimy się, widzimy się, widzicie się z Rafałem już w najbliższy piątek. Widzimy się, bo ja też wtedy zajrzę gdzieś tam pokątnie z daleka, nie będę się włączał, ale zajrzę i posłucham tego, co dzieje się na rynkach, co dzieje się, ważnych, jakie ważne rzeczy dla inwestycji się dzieją na świecie. Was też gorąco, gorąco zapraszam na najbliższy piątek na 8.45.